Hej, to Karolina. Witam Was w kolejnym odcinku serii Top, czyli w moich subiektywnych rankingach. Jakiś czas temu na Instagramie zrobiłam małe głosowanie, małą dyskusję na temat tego, jakie tematy powinnam tutaj poruszać i dzisiaj jest to film na temat ekologii. To, jak być bardziej eko na co dzień, było jedną z moich propozycji i spodobała się ona bardzo wielu osobom. Wydaje mi się, że jest to temat na czasie, temat, którego nie warto przekładać. Ja, szczerze mówiąc, tak naprawdę zaczęłam zwracać uwagę na kwestie ochrony naszej planety, dajmy na to, na kwestie ekologii, dosyć niedawno. I to, o czym dzisiaj powiem, może wielu osobom wydawać się oczywiste, wręcz zbędne, żeby to mówić w konkretnym filmie, ale ja mam wrażenie, że choć wiele z nas może zdaje sobie sprawę z tych kwestii i wprowadza je w życie, tak wiele osób po prostu wykonuje czynności na co dzień w sposób bezrefleksyjny, tak jak to ja robiłam przez bardzo, bardzo wiele lat, bo wiele nawyków ludzi, które są bardzo szkodliwe dla naszej planety, jest tak głęboko zakorzenionych w naszych codziennych przyzwyczajeniach, rytuałach, rutynach, czy w ogóle w naszej kulturze, że czasami wystarczy taki mały impuls, żeby człowiek zastanowił się nad swoim wyborem i zmienił ten nawyk raz na zawsze. Bo mam wrażenie, że kiedy sobie uświadomimy pewne kwestie, one nam zostaną w sposób obrazowy przekazane, to każdy z nas będzie chciał jakąś tam zmianę wprowadzić. No może nie każdy z nas, ale bardzo duża grupa osób. Także zakładam, że dla wielu z Was nie będzie to nic nowego, ale mam wrażenie, że chociaż kilku osobom to pomoże lub też da jakąś wskazówkę. Kwestia pierwsza została przeze mnie roboczo nazwana zakupami. Kwestia zakupów ma tyle różnych aspektów i tyle możliwości, żeby zrobić krok w kierunku czystszej planety, że nie macie pojęcia. Żartuję. Może właśnie macie pojęcie. Zacznijmy od tego, że w ogóle zakupy i konsumpcjonizm no nijak się ma do ekologii i jeżeli możemy kupować mniej, rzadziej, tym lepiej. Od tego zacznijmy. Ale jeżeli chodzi o zakupy, możemy na co dzień podejmować decyzje bardziej pro-eko i zaczynamy od czegoś tak prostego jak przynoszenie własnych toreb. To naprawdę nie jest trudne, moi drodzy, trzymać w samochodzie czy trzymać w torbie zwiniętą gdzieś płócienną torebkę lub po prostu pamiętać, starać się pamiętać o tym, żeby tę torbę ze sobą mieć. To jest bardzo prosta zmiana, zmiana, którą na przykład prowadzą starsi ludzie. Ja zapytałam o to moich dziadków, którzy mówią, słuchaj, my od lat bierzemy swoje torebki. Prawdą jest, że wiele osób dzięki temu oszczędza, ponieważ torebki zaczęły być płatne, dużo osób na to narzekało, ale ja uważam, że jeżeli ten czynnik finansowy nas zmotywuje do zmiany na lepsze i do niebrania torby plastikowej, to każdy sposób jest dobry. Także po pierwsze, bierzcie własne torby. Zdarza się tak, że właśnie dana osoba ma ze sobą torbę, ale potem widzimy, że wkłada w supermarkecie każdy pojedynczy produkt, warzywo czy owoc do osobnej foliówki. Uwierzcie mi, te foliówki nie są konieczne. Weźcie do ręki 4 papryki, połóżcie je na wadze, wydrukujcie naklejkę i wrzućcie je do koszyka. Naprawdę nic im się nie stanie, jeżeli tej torby nie będzie. Zaufajcie mi. Kolejna rzecz, jeżeli już jest to taki produkt, który no nie da się za bardzo, nie da się jakoś obejść tej kwestii torebki. Nie musi być ona foliowa. Teraz jest coraz więcej firm, które produkują przepiękne torebki na produkty takie jak orzechy czy kasza. I możemy spokojnie przynieść własną torbę. Ktoś może powiedzieć, że to jest trochę droga impreza, bo często te torebeczki są robione ręcznie i te ceny są wysokie, ale na pewno wiele z Was ma w domu papierową torbę czy jakąś płócienną torbę i do niej tak samo można te produkty włożyć. A jeżeli macie w domu torebki plastikowe, to użyjcie je po raz kolejny, skoro już je kupiliście. No to zawsze można je wykorzystać po raz drugi, nie ma w tym nic złego. Trzecia rzecz, na którą warto zwrócić uwagę, to kupowanie produktów, które mają jak najmniej dodatkowych opakowań. Jeżeli leżą luzem pomidory, weźcie te, a nie te opakowane w plastik. Kolejna kwestia to banany.
jest teraz taka akcja, żeby ratować samotne banany, bo ponoć właśnie pojedyncze banany są często niekupowane i wyrzucane masowo przez sklepy, więc zamiast brać piękne banany w kiście jak większość osób, wybierzcie te pojedyncze tak, żeby po prostu nie zmarnowały się one. Warto też pomyśleć o kupowaniu hurtowo, o kupowaniu w dużych ilościach, żeby zamiast 5 małych paczek cieciorki kupić jedną dużą, tak samo w przypadku kasz, orzechów czy innych produktów. Wydaje mi się, że w kwestii zakupów już powiedziałam dużo. Drugi podpunkt jest poświęcony tylko jednemu produktowi, ale wydaje mi się, że wymaga on naprawdę własnej kategorii i jest to kwestia słomek. Teraz zaczęła się już walka w social media ze słomkami. Tutaj takim motorem tego jest na przykład Areta Szpura, która zaczęła, nie wiem czy to ona zaczęła, ale przynajmniej ja zobaczyłam to u niej po raz pierwszy, gdzie wrzucała zdjęcia z miejsc, gdzie dawane są słomki z hashtagiem sucking sucks, czyli ssanie się, po to, żeby zmotywować firmy do wycofania słomek i wprowadzenia słomek papierowych. Czasami są to słomki z kukurydzy, czasami są to słomki ze słomy, słomki ze szkła, jeżeli jest to produkt wielokrotnego użytku w danej kawiarni, lub w ogóle słomek brak. Miejmy nadzieję, że słomek nie będzie, będzie coraz mniej sprzedaży. Pamiętajcie, że zanim, jeżeli kupujecie lemoniadę, piwo, cokolwiek w jakiejś kafejce czy kawę mrożoną, zawsze powiedzcie, że poprosicie bez słomki, bo nigdy nie wiemy, czy dana firma dana kawiarnia da nam słomkę, czy nie. Ja ostatnio dostałam 2 słomki do jednego napoju i bardzo żałowałam, że wcześniej zwróciłam na to uwagi. A to jest mała rzecz, która nikogo oczywiście nie urazi, jeżeli będziemy kulturalni, a może taką zmianę wprowadzić. O ile się nie mylę, ostatnio się dowiedziałam, że dziennie w Polsce... dziennie? Żebym teraz czegoś nie pomyliła. Ale na pewno były to 3 miliony słomek w całej Polsce, wydaje mi się, że dziennie, może tygodniowo. To nie ma znaczenia, bo to i tak jest zdecydowanie za dużo. Ja osobiście planuję kupienie szklanej słomki, także jak tylko kupię i okaże się, że jest super, dam Wam znać. Podpunkt trzeci jest to kolejna rzecz, która wydaje się być oczywista i na szczęście zdobywa ona popularność i jest to kwestia butelki na wodę. Powiem tutaj nie tylko o butelce na wodę, powiem też o kubku wielokrotnego użytku. Jeżeli chodzi o butelki na wodę, w wielu polskich miastach mamy wodę kranową, zdatną do wypicia i możemy spokojnie sobie ją przelewać do własnej butelki. Inną alternatywą jest kupienie filtra. Można filtr zamontować w naszym zlewie, w naszym kranie, albo możecie kupić sobie taki baniak, taki dzbanek, do którego wlewacie wodę i potem ona jest filtrowana i pijecie już taką oczyszczoną wodę. Ewentualnie wodę można sobie przegotować, tak jak to zawsze robiła moja babcia, że wodę przegotowuje i wtedy ją pije, także opcji jest bardzo dużo, naprawdę warto zainwestować w butelkę na wodę. Ja miałam butelkę taką już z filtrem od mojego brata, teraz ona mi się już zużyła, ale mam też butelki metalowe, jest dużo butelek szklanych, także do wyboru, do koloru. Pamiętajcie tylko, żeby je myć. Druga rzecz to są kubki na kawę. Ja już to mówiłam do znudzenia, ale dowiedziałam się na panelu w Berlinie, był to panel z okazji Fashion Revolution, gdzie chłopak, który produkuje, słuchajcie, kubki wielokrotnego użytku na kawę ze starych fusów po kawie, które zbiera z różnych kawiarni w Berlinie, co moim zdaniem jest absolutnie genialne, on powiedział, że w Berlinie dziennie zużywa się 300 tysięcy kubków. Takich jednokrotnego użytku, jednorazowych kubków z wszelkiego rodzaju kawiarni. Ludzie biorą kawę codziennie, idąc do pracy w ciągu dnia i 300 tysięcy na sam Berlin, jest to liczba dla mnie przerażająca. Ja w momencie, kiedy to usłyszałam, postanowiłam, że więcej do tego ręki nie przyłożę i udało mi się, raz tylko niestety zgrzeszyłam w Hiszpanii, ale udało mi się wytrzymać bez tego. Po pierwsze, warto zainwestować we własny kubek. Ja zamówiłam kubek z Keep Cup. Jest już ze mną, marzyłam o nim i nie mogłam znaleźć takiego, jakbym chciała, czyli jest to szklany kubek, chciałam mieć jakby uchwyt z korka i białą przykrywkę, udało mi się taki znaleźć na Amazonie i będę w nim zawsze trzymała swoją kawę, kiedy idę do szkoły, czy kiedy idę gdziekolwiek, do pociągu, to też zaoszczędzę Wam pieniędzy, bo jak ja pomyślałam, ile wydałam na kawę na wynos, na przykład w Edynburgu, można dużo, dużo zaoszczędzić w skali miesiąca, a kiedy robimy ją w domu i zabieramy ze sobą na uczelnię, zyskujemy, pijemy też bardzo smaczną kawę. I kolejna rzecz,
Ale jeżeli już nie chcecie robić kawy w domu, macie ochotę kupić sobie kawę na mieście, możecie wziąć swój kubek i większość kawiarni daje Wam zniżkę, więc jest też to sposób na oszczędzenie pieniędzy. Przychodzisz z własnym kubkiem i oszczędzasz na przykład 20 pensów w skali miesiąca. Uwierzcie mi, to naprawdę jest duża oszczędność. Ostatnia kwestia związana również z wielorazowego użytku kubkami czy też naczyniami to właśnie pojemniki, takie jak Tupperware, pojemniki wielokrotnego użytku, takie zwane lunchboxy. Jeżeli idziecie do jakiejś knajpy, bierzecie coś na wynos, naprawdę warto zatrzymać się i wziąć ze sobą pojemnik z domu. Ja już tak wielokrotnie zrobiłam, tak samo w przypadku sztućców, trzymanie pary sztućców w torbie czy w aucie. Mój pies. Trzymanie sztućców, normalnych sztućców przy sobie nie jest aż tak wielkim ciężarem i problemem, a wzięcie opakowania i sztućców i zabrania sałatki z restauracji naprawdę może czynić cuda. Pomyślcie o tylu osobach, które mogą te zmiany wprowadzić. Ja tak mówię o trzymaniu czegoś w samochodzie, a mój kolejny podpunkt to samochody wcale nie są cool. Uwierzcie mi, można żyć bez auta, szczególnie w przypadku osób, które mieszkają w miastach. Po pierwsze, bardzo wiele miast jest dobrze skomunikowanych. Po drugie, kiedy jest ładna pogoda, możecie wsiąść na rower. Po trzecie, czasami warto iść pieszo. Ktoś może powiedzieć, że to jest strata czasu. Po pierwsze, rower jest szybki. Po drugie, auta stoją w korkach. Po trzecie, zamiast iść na siłkę, możecie iść po prostu na długi spacer do centrum miasta. Nie mówię tutaj o osobach, które potrzebują samochodu, bo na przykład dojeżdżają spod miasta lub mieszkają w ogóle w takich warunkach, że nie sposób się dostać inaczej w dane miejsce. Wiele z nas potrzebuje samochodu, nie wszystkie miasta są dobrze skomunikowane i absolutnie nie odradzam tego, bo tak samo moja rodzina jeździ samochodem, ja też jeżdżę samochodem, kiedy muszę. Ale powiem Wam szczerze, odkąd przyjechałam, nie jeżdżę w ogóle autem. Dużo osób mówi: Karolina, masz samochód, czemu nim nie jeździsz? To jest stary samochód, który został specjalnie kupiony dla mnie. I rzeczywiście mam go do dyspozycji, ale kiedy tylko mogę, to go unikam, ponieważ zanieczyszczam środowisko, stoimy w korkach, lubię aktywność fizyczną taką jak chodzenie i tak samo w przypadku roweru, mam też rower, rowerem lubię jeździć. Następnie kolejna rzecz to, że benzyna jest droga, parkowanie w mieście jest ciężkie, parkomaty są coraz droższe, dużo osób tak samo marudzi, że nie, teraz parkowanie będzie droższe, ale ja uważam, że bardzo dobrze, bo dzięki temu będziemy dwa razy zastanawiać, zanim wsiądziemy w samochód. Nasze miasta troszeczkę się rozluźnią, bo tych aut będzie mniej, przez co będzie mniej korków, będzie łatwiej zaparkować i kiedy ktoś naprawdę potrzebuje wziąć auto, jedzie do lekarza, czy jest to bardziej uzasadnione, to będzie miał miejsce parkingowe, a nie tak, że każda taka Karolinka bierze sobie samochód, kiedy jedzie do sklepu, czy idzie się spotkać z kimś, kiedy mogłaby równie dobrze w tak piękną pogodę jechać rowerem. Także mówię, nie mówię, że auta są złe i ludzie, którzy jeżdżą samochodami są źli, nie zrozumcie mnie źle, ale kiedy możecie, naprawdę warto z tego auta zrezygnować. I na koniec, oczywista oczywistość, ale no, nie wszyscy z... sobie to nie wiem, jaka część z Was jest tak naprawdę mięsożerna, jaka część z Was jest na diecie wegańskiej, ale ogromnym czynnikiem, który wpływa na destrukcję naszej planety, na intensyfikację globalnego ocieplenia jest przemysł mięsny i jest to fakt. Także to może się wydawać oczywiste, że ja zachęcam do niejedzenia mięsa z uwagi na to, że jestem weganką, ale jak wiecie, jestem weganką z powodów etycznych dla zwierząt. Ale do niektórych osób nie przemawiają te argumenty związane ze zwierzętami czy ze zdrowiem. Może właśnie przemówi ten związany ze środowiskiem. Słuchajcie, dajmy na to, żeby też podać jakiś przykład taki bardziej obrazowy. Do wyprodukowania kilograma mięsa potrzebny jest około, powiedzmy, że to jest mięso wieprzowe, potrzebne jest około 5000 litrów wody. To, moi drodzy, jest około 168 pryszniców. Czyli ktoś nam mówi, że żeby być eko, trzeba brać krótki, szybki prysznic, a wystarczy, że zjemy kilogram mięsa wieprzowego i już zmarnowaliśmy 168 pryszniców. Uważam, że to jest dosyć kontrastująca informacja i to daje do myślenia. Także jeżeli część z Was myśli o tym, żeby dbać o planetę, pomyślmy o właśnie oszczędzaniu wody albo o emisjach dwutlenku węgla. Jak wiemy,
Wiecie, że wyłączył mi się aparat i straciłam wątek. Krowy wydzielające metan są ogromnym, ogromnym czynnikiem wpływającym na ilość dwutlenku węgla w naszej atmosferze. Chciałabym też zaznaczyć, że nie jestem ekspertem od kwestii ochrony środowiska. Jeżeli coś pomyliłam lub naprawdę jakieś liczby mi się pomieszały, to wybaczcie mi, ale na pewno te argumenty są ważne i to mogę Wam zagwarantować. Cały film o tym, jak przemysł mięsny wpływa na środowisko, to jest osobny temat i coś takiego mogę dla Was również przygotować. Kochani, to było na tyle, jeżeli chodzi o film o tym, jak być bardziej eko. To są proste rzeczy, które wszystkie naraz wydają się być trudne, bo jest to wiele czynności, na które na co dzień zwracamy uwagę, które wykonujemy automatycznie, ale jeżeli Wy postanowicie na co dzień zmienić chociażby jedną z tych rzeczy, to zawsze będzie to jakaś minimalna zmiana, także ogromnie zachęcam Was do tego wszystkiego. Dodam na koniec, że ja też nie jestem tutaj idealna i też czasem popełniam błędy, czasami zdarza mi się zrobić coś na wynos, czasem napiję się wody z butelki, jeżeli nie ma innej możliwości, wsiądę w samochód, no mięsa nie zjem, ale tak samo dostanę napój ze słomką i wtedy to już jest pozamiatane, także wszyscy popełniamy te błędy, ale trochę więcej refleksji na co dzień nikomu nie zaszkodzi. Ja dziękuję Wam bardzo za oglądanie dzisiejszego filmu. Napiszcie mi w komentarzach, jakie Wy macie sposoby na bycie bardziej eko, bo jest ich o wiele więcej. Ja wybrałam tylko kilka. Dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie na moim kanale. Pa, pa!